Dzień dobry Polsko, w słoneczną niedzielę. Witamy Was z Wielkopolski. Jesteśmy w miejscowości Krzyż Wielkopolski. Jesteśmy u 41-letniego Krystiana. Ja jestem Aleks, a Wy oglądacie transmisję na żywo, realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Krystian, wolisz Krystian czy Damian? Krystian. Krystian, a czemu w internecie podajesz się za Damiana Sikora, lat 23? Czemu używasz cudzej tożsamości? No tak, bo chciałem z kimś innym popisać. No ale to czemu podajesz się za 20? Kto to jest w ogóle ten Damian? To jest jakiś twój kolega? Nie. A te zdjęcia, których używasz? Takie wymyślane ten. A te zdjęcia, których używasz, tego człowieka, przedstawiając się, że to ty taki młody mężczyzna, zaraz ci pokażę. O, zgadza się, to jest ten profil? Tak. Zgadza się? Tak. Czyje to jest zdjęcie? Z internetu. Czyli ukradłeś komuś tożsamość? Nie, to takie tam. No nie, no ukradłeś cudzą twarz. Bo... Ukradłeś cudzą twarz. A wiesz, że kradzież cudzej twarzy to jest przestępstwo z artykułu 190a, paragraf drugi? Wiem. Wiesz, że ono jest zagrożone karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat? Kradzież tożsamości? Wiem. A w jakim celu ukradłeś tę tożsamość, powiedz mi proszę? Tak, żeby popisać z kimś. Żeby z kimś popisać. A z kim chciałeś popisać? Ogólnie. Ogólnie, czyli z kim? Z dziewczynami. I te dziewczyny ile mają lat? Bo ty masz 41, to już żeśmy ustalili. No, różne były, 18, 23. Mhm. A jakieś młodsze może? 11, 13. No właśnie. I to jest ten problem, dla którego się tutaj spotykamy. 11, 13 lat. Po co piszesz do 11, 13-letnich dziewczyn? Dzieci. Dziewczyn. To będą dziewczyny, jak będą miały trochę więcej tych 11 lat niż 11 czy 13. W jakim celu do nich piszesz? Z głupoty. Okej. Okay. Powiem tobie tak, Krystian. Krystian Wildawid. Piszesz do nich z głupoty. Samo to, że zaczepiasz dziewczyny i do nich piszesz, to jeszcze nie jest problem. Bo to nie jest przestępstwo. Głupota, no. No głupota. Ale to nie jest problem, ani nie jest przestępstwo. Można nazwać to głupotą. Ale powiedz mi, o czym z nimi piszesz? Bo tu jest klucz całej sprawy. O czym ty z nimi piszesz? O różnych rzeczach. Co robią, co lubią robić. Mhm. A co ty lubisz robić? Grać w piłkę. Molestować dzieci. A nie, nie, nie. Nie? Nie, nie, nie. Nie. Molestowanie? Nie, nie. A wiesz, co to jest molestowanie? Wiem. No co na przykład? No na przykład dotykanie gdzieś tam w miejscach intymnych czy coś takiego. To nie. A pisanie o tym? To tak. To się przyznam, że piszę, ale... Czyli jednak molestowałeś dzieci. Ale... Bo molestowanie nie polega tylko na dotykaniu, ale pisanie o takich czynnościach... Mhm. Na przykład, patrz, taki tekst z ciebie. Daj zdjęcie swojego dołu, to ci wytłumaczę. Daj zdjęcie swojej cipki, to ci napiszę, o co chodzi. Tylko nie tym się tylko sika. Kojarzysz takie teksty z siebie? Tak, tak. Lubisz łono przyrody? No, tak. Często jedziesz do lasu, nie? Tak. I co tam robisz, jak jedziesz do tego lasu? No, bawię się sam sobą. No i kto to widzi? No nikt, bo nikogo się nie ma. No, ale dzwonisz na wideo do dzieci. I to jest właśnie też kolejny problem. Panie Damianie, a tak naprawdę panie Krystianie. Dzwonisz do dzieci. Na przykład przytoczę tobie cytat z ciebie sprzed kilku dni. Jadę do lasu po to, co zawsze. Lubię to robić w lesie. Pokazać ci się. Mam wyjść rozebrany z auta. Pisałeś tak do dziecka? Pisałeś. Tak. Jestem w lesie. Pokazać ci się w kamerce. Mogę ściągnąć majtki i spodnie. Ściągałeś? Tak. Ściągałeś. Zgodność 100%. Cieszę się. Przytulę się nago do drzewa i pokażę ci. Siusiakiem przytulę się do drzewa. Drzewa też cię pociągają? Aby tak ci dżazgi tam weszły, to nagie przyrodzenie. Do kogo byś poszedł, by ci powyciągał? Chyba nie do tych dzieci. No nie. Nie, nie. Masz świadomość tego, że z dziećmi nie wolno robić takich rzeczy, czy nie masz świadomości? Tak. Masz świadomość? Tak. Czyli świadomie popełniałeś przestępstwo. Tak. To już drugie, bo pierwsze to była kradzież tożsamości. Artykuł 190a, paragraf drugi, kradzież tożsamości. A teraz mówimy o kolejnym przestępstwie, czyli o przestępstwie z artykułu 200 kodeksu karnego, czyli przestępstwo pedofilii.
I faktycznie masz tego świadomość, bo napisałeś do jednej z dziewczynek, 13-letniej, coś takiego. Pewnie to nie jest zabronione. Możemy robić i pisać, tylko seksu nie możemy uprawiać, bo jesteś za młoda. Możemy pisać o wszystkim i pokazywać sobie wszystko. I właśnie na tym, Krystian, polega problem, że nie możecie pokazywać, jeżeli dziecko ma... No dokładnie. Poniżej. Ty masz siostrę? Nie. To czemu wielokrotnie piszesz, że leżysz teraz na tarasie z siostrą nago? Dotykacie się, masujemy sobie tam. Siostra chce, żebym siusiaka wsadził jej w muszelkę. Ja z siostrą bardzo lubimy się rozbierać. W domu chodzimy nago i rodzice też. Co to kłamstwo tam było. A co ty, Andersen jesteś, bracia Grimm? Masz jakichś takich krewnych z tamtych, co tak bajki pisali? Nie. To czemu takie pierdoły piszesz do dzieciaków? Ja wiem czemu, bo liczysz na to, że dzieci tobie odeślą filmiki, jak robią to samo, bo instruowałeś dzieci, jak się masturbować, czyli jak robić sobie to samo, co ty robiłeś wielokrotnie w lesie w samochodzie. A wiesz, co mnie najbardziej przeraża? Ty czerpiesz satysfakcję z tego, jak ktoś na ciebie patrzy, jak jesteś nago? Podnieca ciebie ten fakt? A tak szczerze? Nie. To czemu, jak dzwoniłeś do jednej z dziewczynek 11-letniej, kiedy ona była w godzinach lekcyjnych, zadzwoniłeś do niej na kamerkę wideo, będąc nago w lesie i się masturbując, i oczekiwałeś, żeby pokazała to wszystkim swoim koleżankom? Po co? Jedno dziecko ci nie wystarczało? To musiała być grupa dzieci? No nie, to była głupota. No była głupota. Powiem tobie tak, Krystian. Mhm. Za głupoty się płaci. Ale no, o tym będziemy rozmawiać zaraz. Nie wiem, czy... No nie, już wiem, że masz świadomość, że to jednak było przestępstwo. Tak. Masz świadomość też tego, że jak coś jest przestępstwem, to jest konsekwencja, tak? Jest wina, jest kara. Jaką karę byś sobie sam wymierzył za to, że molestujesz inne dzieci, że namawiasz je do masturbacji, jednocześnie sam pokazujesz, jak to robisz, namawiasz je do wysyłania na tobie nagich zdjęć, przy czym sam wysyłasz swoje. Jaką karę byś sobie za coś takiego wymierzył? Nie wiem, karę grzywny. Karę grzywny. A jakiej grzywny? Ile byś był gotowy za coś takiego zapłacić, za molestowanie dzieci? Nie wiem. No jaka kwota by wchodziła w grę? 5 tysięcy? 5 tysięcy. To ja tobie powiem tak. Co do grzywny, nie wypowiem się. Ale to, co robisz, jest zagrożone karą więzienia do lat 3. Pomijam już to przestępstwo związane z kradzieżą tożsamości, bo to jest odrębna bajka. Ale to, co robisz, czyli molestowanie dzieci w internecie poprzez pisanie, namawianie ich do innych czynności seksualnych, czyli masturbowanie się, namawianie ich do wysyłania tobie nagich zdjęć, filmów, to jest przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Co prawda, kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę grzywny, ale ja mam nadzieję, że taka kara ciebie nie spotka, tylko zupełnie inna. Ale żeby mogło się to stać, naszym obowiązkiem jako Fundacji ECPU Polska Łowcy Pedofilii było powiadomienie Komisariatu Policji w Krzyżu Wielkopolskim. Tak. W związku z tym, że zdemaskowaliśmy ciebie nie jako Damiana Sikorę, tylko jako Krystiana, lat 41, mieszkańca Krzyża, a nie Międzychodu, który popełnia wielokrotnie to przestępstwo. W związku z tym faktem, jak widzisz, na miejscu pojawili się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Krzyżu Wielkopolskim i w tym momencie oddajemy ciebie do ich dyspozycji. Dobra, Komisariat Policji w Krzyżu Wielkopolskim. To nie będzie potrzebne. Pójdę sam. Jest pan zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 200, paragraf 1a, tak? No i tutaj.